8 września około godziny 12.15 na Bielawskiej Obwodnicy doszło do zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam dwa samochody, osobowy marki Audi i bus marki Mercedes. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej i została przetransportowana do szpitala. Na miejscu pracowała policja oraz dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Jeden pas obwodnicy był zamknięty na czas sporządzania dokumentacji z wypadku.